Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z The Witch's House. Także możemy jechać dalej, w poprzednim odcinku się działo, a działo, dzisiaj się też będzie działo, a działo, mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj ta wiedźma chyba, albo ta dziewczynka, nie wiem, jak zwał, tak zwał w sumie, bo chyba to jest raczej wiedźma, bo to by w sumie pasowało do całości wydarzeń, zatrzymała coś, co we mnie leciało, w sensie coś mnie chciało zabić. Aha, jest dosyć ciemno na dworzu. Tutaj też by mnie będzie chciało mnie coś udusić, zabić, odciąć mi głowę. Lalki jednej brakuje. Interesujące. Pick up doll, don't. No to na razie don't, ale podejrzewam, że trzeba będzie, już chyba wiem, co trzeba będzie robić. Poczekaj. Pick up doll. Jak idę z tą lalką, trochę, a bo ta lalka ja ją w rękach niosę. Dlatego, bo tak się zastanawiałem, dlaczego właściwie tak wolno idę z tą lalką. Taka dosyć łatwa zagadka, o ile oczywiście to o to chodzi. Pick up doll. Tutaj. I ta lalka będzie tutaj. Ta zagadka była aż zbyt łatwa. Naprawdę. O, bo... O, cześć! Co tam słychać? Dlaczego się namieją picie? Chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, wrócimy się w tym momencie. O ile mogę zapisać grę, oczywiście. Cześć! Co tam? Tak, zapiszemy sobie grę tak na szybko. O ile oczywiście mogę, o ile ten kod zasran nie zniknął. What the fuck? A, czerwona ciecz z niej wypływa. Okej. Okay. Załóżmy, że to jest całkowicie normalne. Kota nie ma. Nic z save'a, także trzeba będzie na siebie uważać teraz. No trudno. A często warto się tutaj wracać w tej grze do pomieszczeń niektórych, bo czasami no, nowe rzeczy mogą się w tych pomieszczeniach pojawić. Tak jak widzieliście, właśnie ta kobieta tam zakrwawiona teraz leży, a w zasadzie no ta rzeźba kobiety, nie? Warto tu jakieś kuźwa kwiaty? Okej, to wygląda bardzo dziwnie. Yo! Seems this is the top floor, to chyba najwyższe piętro, da? O to ci chodzi? No dobra, kotecku. Filizanecka. No, w połowie, do połowy pełna albo do połowy pusta, w zależności czy jesteście optymistami czy pesymistami. Filiżanka. How do you do, Co to jest za drzewo? Tutaj coś jest napisane. Birds at greenery. Ptaki jedzą zieleń. Coś w tym stylu chyba, nie? Wow, dosyć ładnie. A w ogóle, kurde, las w środku domu? Fajnie, ale dziwne. Shelves lined with a tea and canned sweets. No, wypełnione są herbatą i różnego typu pierdołami, które nas niestety nie interesują. Yellow flower. To jest, kuźwa... Kwiaty piją herbatkę, tak? Luz, to jest całkowicie normalne. Oh my, you've got a quite big arms, oh ho ho. Masz całkiem duże ręce, oh ho 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 ho, dłonie. Oh, want somebody x that girl? If someone did, ah yes, we share some of our wonderful pollen. Dobra, to nawet nie ma po co tego tłumaczyć, bo one pierdoły gadają. Honestly, this is such a nuisance. Coś takiego, chyba. Chyba, że źle to przeczytałem. To think, without her, we will be the most beautiful of a garden. I know, right? Gadające kwiaty, dobra. X the flowers and you will die too. Ziksuj te kwiatki, a ty także umrzesz. Dobra, to może nie będę ich xował, co? Aha, jest w cholerę ciemno. Ciemno niczym w dupie. Czemu tu są trzy łóżka? Look under table, do nothing. A może look under table? Coś będzie się działo? Na podłodze jest czaszka. Pick up! Niesienie czaszki to jest zawsze dobry pomysł. Comfy bed. Aha, wygodne łóżko, chyba coś, to jest coś takiego, nie? Noszenie ze sobą czaszki. To jest świetny pomysł. W zasadzie to pewnie jest prawdziwa czaszka, także tym bardziej to jest lepszy pomysł. Dobra, czyli nie, tym kwiatkom nie może się nic stać. Czyli z racji tego, że ja ich nie będę chciał zabić, to podejrzewam, trzeba będzie je chronić, tak? Czy nie? W sumie nie wiem.
Ale wszystkie kwiatki muszą zginąć, czy wystarczy, że jeden zginie i już koniec, bo to jest ten zegarek? Touch! Właśnie miałem powiedzieć, że zegarek powie, nie lubię być dotykany i mnie zabije. I w sumie powiedziałbym, że gdybym to powiedział, to bym w pewnym sensie przewidział przyszłość. Jest okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, ciekawe, Przestań. Chcę tylko przeczytać twój pamiętnik. Co tam masz za niesamowite tajemnice? Read. Then a girl come over to play. A cute girl with golden braids. Aha, dobra. To są takie, nie wiem, miejsca, w których ta wiedźma właśnie... Takie, kurde, ciężko mi to jakoś zinterpretować, ale gdybym miał polecieć w totalną abstrakcję, to jest w pewnym sensie... cały ten dom jest odzwierciedleniem umysłu wiedźmy, a te pokoje tego typu, w sumie z tymi pamiętnikami, to jest tak jakby takie ośrodki jej wspomnień. Jeżeli już wam zlasowało mózg od mojej po prostu super interpretacji, to bardzo dobrze, bo tak miało być. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj byłem, mogę teraz u kota zapisać. Kocie, kocie, kocie! A to co to jest? Z racji tego, że chcę zobaczyć, co się stanie... X. Co mnie przebiło? Ja wiedziałem, że zginę, ale chciałem po prostu zobaczyć, co się stanie. Coś mnie przebiło, jakieś pnącze chyba ostre. Fajnie. Ptaki jedzą zieleń. Creepy plants block the way. Czaszka. Przerażające pnącza, a w zasadzie bardziej chwasty... Zagradzają drogę. To tam było przy tym przejściu tak napisane. The talkative plants. Dobra, gadające, takie rozgadane, gadatliwe, w zasadzie bardziej, plants, czyli rośliny. The flower ladies are beautiful and can speak. Panie, kwiaty są piękne i mogą mówić. Wiecie, te kwiatki tam w tamtym pokoju po lewej. These are the characteristics. To są jej ich cechy charakterystyczne. The white flowers are most beautiful of the garden. Białe kwiaty są najpiękniejsze w całym ogrodzie. When touched by rain, oddly, their petals glow. Kiedy dotknie ich deszcz, their petals glow. Ich tak jakby płatki świecą. A po co mi świecące płatki? The red grasses are knowledgeable, but they're always lying, so be careful. They converse with them when conversing them. Czyli czerwone grasses, te czerwone rośliny, często kłamią. Czerwone te rośliny kłamią, chyba coś takiego. A lovely to a fault. The pollen produced by these flowers is a strong medicine that can kill or give life. Żółte kwiatki są przydatne, bo ich the pollen produced by the flowers, tak jakby chyba ten nektar, coś w tym stylu, produkowany przez ich kwiaty, przez te żółte kwiaty, jest silnym medykamentem, ale więc może zabić albo dać życie. To takie dosyć ogólne porady odnośnie tych kwiatów, nie? Dobra, to może najpierw sobie zapiszemy grę jeszcze raz. Częste zapisywanie gry, tak jak mówiłem, to jest dobry pomysł. To czerwone, coś, czy nie? Z tych żółtych mogę robić medykamenty. Podejrzewam, że tylko tego żółtego kwiatka mam bronić, tak? A resztę to mogę zabijać, czy nie? Ciekawe. Tutaj też? Creepy green plants. Wow, witaj. Cię. Tutaj nie ma widocznego dna w tym tutaj miejscu. Fajnie. No to raczej nie chcę tam skakać, to jest chyba oczywiste. Tu jest jakiś... Aha, tu... Za kratami jest ciemno. Jest zamknięte w sumie. Medicine. Lekarstwo. A to co?
metalowa klatka dla ptaków. O kurde, open cage door. Aha, zamknięte, no to nie da rady. Tu jest napisane medicine, skądś muszę pozyskać medykament, tylko skąd? No z tych żółtych kwiatów podejrzewam. Someone's moaning inside. Ktoś tam coś mruczy, czy coś w tym stylu, wydaje jakieś dźwięki wewnątrz. Tak. Medicine. Medykament, masz jakiś? I don't. O. Dostałem odepchnięty chyba. Okej, okay, to są chyba te czerwone krzaki, co... You want to know how to X a flower? Czekaj. One takie posiadały wiedzę, te kwiaty ponoć, tak? To co tam przeczytałem i trzeba uważać na nie, bo potrafią kłamać. Dobra, listen. None of the three ways to X are proper. Żadne z trzech sposobów na wyeliminowanie tego kwiatka, żaden z tych sposobów, tych trzech sposobów nie jest właściwy. You should just give up on it. Powinna się po prostu poddać. Okej, okay, dzięki. I forget what exactly the proper way to X is. Zapomniałem, czy zapomniałam, ciężko powiedzieć, grass to krzaki są, a nie rośliny. No, rośliny to też można powiedzieć. Zapomniałem, jaki jest najlepszy sposób na wyeliminowanie ich. It was either cutting it up or uprooting it. To było albo odcięcie ich, albo wyciągnięcie z korzeniami. Coś takiego chyba. Uprooting and plucking are both proper ways to X. Czyli wyciągnięcie z korzeniami and plucking. Co to znaczyło plucking? Nie wiem. Wiecie, co będzie najlepsze chyba tutaj? Mi się wydaje, że najlepiej będzie... Cześć. Mam następną czaszkę. Super. White flowers, red... Czekajcie, jeszcze raz. But they are always lying. Czyli zawsze kłamią. Jeszcze raz powiedziałem, zawsze kłamią te ptaki. Nie, ptaki. Rośliny, nie? Ani odcięcie, ani wyciągnięcie z korzeniami nie jest dobre. Are both proper ways to X. Czyli wyciągnięcie z korzeniami nie. Albo plucking. Czyli jeżeli one kłamią, to wyciągnięcie z korzeniami i te plucking też jest złe, czyli... Uprooting, kurde mać. Nie wiem, ale będę wiedział, zaraz będę wiedział, spokojnie. Tu jeszcze raz podejdziemy. Mogę tu coś zrobić? Nie. Kurde, mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy on będzie działał. W sensie, czy to zadziała, to co ja myślę. Coś trzeba z tym kwiatem jakoś go zebrać. Tear up jest dobre. Znaczy nie będzie dobre, więc... Plak. Okej, okay, take. Czyli nadal jeszcze żyje. To nie jest wcale zły pomysł. To jest dobre. Nadal żyje jeszcze. Podejrzewam, że jeżeli ten kwiat zginie, to i ja zginę, tak? Beautiful white flower petals. Aha, białe płatki. Fajnie, czyli jednak dobrze zrobiłem chyba, nie? Bo nadal żyję. To jest w sumie plus. I nawet nie umarłem. Znaczy bardziej nie, że nie umarłem, tylko nie zginąłem jeszcze, czyli nie jest źle. To te żółte kwiaty teraz powinny chyba mnie zaakceptować, nie? Bo one są teraz najładniejsze w ogrodzie, tak bym przypuszczał, białego już teraz nie ma. I heard it! I heard her ugly wail! Ah yes, I promise! Here you are! Got the white powder. Co ja uzyskałem? K
candy like powder from the yellow flowers. Aha, tak jakby trochę cukierkowy proszek od żółtych kwiatów. Cóż, to jest chyba ten medykament, nie? Cześć. Ale chodź ze mną pogadaj, no ty, no taka... Wchodzę do twojej chaty, a ty mnie witasz jakimiś straszakami, jakimiś gadającymi kwiatami, jakąś śmiercią. Nie możesz ze mną pogadać na przykład? Ja wiem, że może jesteś wstydliwa, ale kuźwa bez przesady. Tak. I do. Just need a little, please. Dobra, to chyba mogę mu to dać, nie? Czy nie? The person grabs the bars. Hey, give me that. Ej, daj mi to. Jesteś taki trochę zbyt agresywny, więc nie wiem, czy ci to dawać. Pytanie moje brzmi, czy jak ci dam ten proszek, to mnie nie zabijesz przypadkiem? Nie mogę mieć tego pewny, więc muszę liczyć na twoją prawdomówność. Znaczy, w sensie nie mówiłeś mi, że mnie nie zabijesz, tylko muszę ci ufać. I muszę ufać w save'a. Mam save'a, także nie ma problemu. Give powder. Dobra, dałem przez te kraty. Wzięła to. Wait a second. Don't have a... Without that, I can't even use this. Bez czego? Something to use the medicine. Coś, czym... Dzięki czemu będzie można użyć tego medykamentu. To znaczy co? Co tu jest napisane? Hidden in the darkness. Ukryte w ciemności. To chyba to, co... Ma mi pomóc, to jest ukryte w ciemności. Ach, cholera! Look at it. Open cage. Coś niewidzialnego wyleciało. To był chyba fatalny pomysł. Aha, te żółte... No żółte! Czerwone krzaki ze sobą szepczą do siebie. Super. Dobra, zagadajmy z tym kotem oczywiście jeszcze raz. Teraz co dalej? Ptak wyleciał i zeżarł tą zieleninę. O to chodziło. The hull is poison. Pass with colorless shoes. Coś związane z trucizną. Flower petals. Muszę pomyśleć jeszcze, bo tam jest jakaś trucizna, nie? I mam tylko określony czas. Po tym czasie umrę. Po co mi były? Może mogę tutaj wejść teraz? Nie, jeszcze nie mogę. Czyli trzeba będzie jakieś źródło światła znaleźć. Albo przynajmniej znaleźć coś. To było szybkie. To jest jakaś chyba trucizna czy coś. Dobra, colorless shoes. A co się po tym czasie stanie? W sensie jak ten czas leci do końca? Front, right, left, front, right, left. To. Czekaj, wróć. Jeszcze raz. Front, right, left, front, right, left. Dobra, zobaczymy, czy coś tu jest. Dobra, wyjdziemy jeszcze raz, żeby to zresetować. Jeszcze raz. Front, right, left, front, right, left. Empty bottle. Po co mi butelka? Oho, mogę teraz te płatki wrzucić do butelki. Dobra. School? Nie, po co ja te czaszki zbieram w ogóle? Front, right, left, front, right, left. O co tu chodziło z tym? Bo to... Po coś to jest ta książka tam, nie? To jest jakaś podpowiedź, tylko ja muszę zgadnąć co to, o co chodzi z tą podpowiedzią i ją wykorzystać jakoś. Colorless shoes.
No, wlezę tutaj, to zginę od razu. Jeszcze raz. Muszę jakoś tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie. Może tutaj jeszcze coś nie znalazłem. Może czegoś nie podniosłem. A, tutaj zeżarło w ogóle jeszcze. Mogę tutaj wejść. Tylko po co? The water is sealed by the skulls. Woda jest zapieczętowana czaszkami. Chyba coś takiego. Wyjdziemy na razie. The old pot. Reach inside. Co tam jest w środku? W środku jest czaszka. Okej. To brzmi ciekawie. Front, right, left. Front, right, left. To ma chyba jakiś związek z czymś. Front, right, left. Left. Tu będzie front, right, left. Tu będzie front chyba. Dobra. Front. Kurde. Front. Ale to ma jakieś znaczenie? Kurde blade. Dźwignia, don't pull. Muszę chyba jeszcze raz przeczytać tamto. Muszę jakoś tutaj wrzucić te czaszki. Czekaj. To tu będzie w takim razie right, ale no pewien nie jestem. Tutaj będzie. To tu będzie left. Nic. Czyli trzeba odpowiednio te czaszki ustawić, tylko nie znam zasady. Znam te front, right, left, ale czy to coś da? Front, right, left. Jeszcze raz muszę tam pójść i przeczytać tamto książkę. To jest jedyne. Czekaj. Tu było co napisane? No, że ta woda jest jakby zapieczętowana przez czaszki. To jest fajne, tylko o co tu konkretnie chodzi? Muszę jeszcze raz tam wejść i po prostu popatrzeć, o co chodzi z tym, z tą książką. Bo ta książka to jest odpowiedź na wszystkie pytania, to jest pewne. Front, right, left, front, right, left. The center. A co się stanie, jak tutaj zostanę? Zaczynając od środka. Front, right, left, front, right, left. Ja zniknąłem. Ale fajnie, to jakaś chyba rzeczywiście mocna trucizna. Front, right, left. Zaczynając od środka. Front, right, left. Przód, prawo, lewo. Teraz przynajmniej wiem, co muszę robić, nie? Front. Coś źle jednak, nie mam pojęcia, jak to... Jak tą zagadkę rozwiązać, serio. Niby mam tylko te cztery czaszki tutaj do rozmieszczenia, ale w tym momencie nie mam pojęcia, co mam zrobić, serio. Dobra, w tym miejscu zakończymy, próbowałem kilka razy już na różne sposoby. Będę musiał albo to jeszcze raz jakoś na spokojnie rozkminić, albo coś naprawdę... Nie wiem, zobaczymy jeszcze, ale spróbuję jeszcze samemu pokminić. Na ten odcinek to wszystko, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i... Na razie.